23 maja wspominamy błogosławionego Józefa Kurzawę, męczennika. Józef urodził się 6 stycznia 1910 roku w Świerczynie w powiecie kaliskim. Jego ojciec był strażnikiem leśnym. Rodzina mieszkała w Leśniczówce. Józef miał 7 sióstr i 2 braci. Jeden z nich też został kapłanem. Szkołę średnią Józef ukończył w Kaliszu, uzyskując świadectwo maturalne. Następnie wstąpił do szkoły batalionu podchorążych rezerwy piechoty nr 7A w Jarocinie. Naukę zakończył z uzyskaniem stopnia sierżanta podchorążego. Nie kontynuował dalej kariery wojskowej. We wrześniu 1931 roku wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku. Był zdolnym, utalentowanym i pracowitym klerykiem. Angażował się w działalność społeczną i religijną organizacji seminaryjnych. Za dobrą naukę w seminarium otrzymał nagrodę 500 zł. Te pieniądze podzielił. 200 zł dał koledze, gdyż spłonął jego dom, a 300 przekazał ojcu. 14 czerwca 1936 roku w wieku 26 lat Józef przyjął święcenie kapłańskie. Skierowano go do pracy w parafii Osięciny. Dał się poznać jako utalentowany duszpasterz młodzieży, szczególną troską otaczał dzieci z ubogich rodzin, pomagał im materialnie. Z dziećmi i młodzieżą spotykał się nie tylko na katechezach, organizował też różne spotkania, na boisku, przy ognisku, na wycieczkach do Częstochowy, Krakowa, Wieliczki, Ojcowa. Niektórym dzieciom fundował te wyjazdy, gdyż rodzice nie mogli sobie na to pozwolić. Ludzie chętnie przychodzili do kościoła, by słuchać jego pouczających kazań i pięknego śpiewu. W tej parafii musiał przejąć część obowiązków starszego i schorowanego księdza proboszcza Wincentego Matuszewskiego. Józef zrobił to chętnie. Wybuch II wojny światowej zastał go w Osięcinach. Wraz z księdzem proboszczem podejmował ofiarną pracę duszpasterską. Księża byli ostrzegani i radzono im ratowanie się ucieczką. Ksiądz proboszcz też zachęcał Józefa do ucieczki. Słyszeli o aresztowaniach kapłanów z okolicznych parafii. 23 maja odbyła się uroczystość Bożego Ciała łącznie z procesją. Po południu ksiądz Józef rowerem pojechał do rodzinnego domu oddalonego o kilka kilometrów. Przez kilka godzin przebywał sam w swoim pokoju. Nagle wyszedł i krótko oznajmił: wracam do Osięcin. Pożegnał się z rodziną. Gdy wrócił, powiedział księdzu proboszczowi, że go nie opuści i że jeżeli zginą, to razem. Wieczorem tegoż 23 maja 1940 roku wieczorem ostrzeżono ich kolejny raz o grożącym niebezpieczeństwie. Ostrzeżenia te pochodziły z pewnych źródeł. Kapłani rozpoczęli wspólną modlitwę, a po północy o godzinie 1:20 na probostwo weszli Jan Piśler, kierownik miejscowego posterunku policji, i pełniący obowiązki burmistrza Ernest Daub. Ubrani byli w cywilne ubrania. Kazali księżom szybko ubrać się i wyjść. Samochodem marki Opel wywieziono ich z terenu parafii. Następnie zatrzymano się w miejscu z dala od domów. Księży zabito strzałem w tył głowy z bliskiej odległości. Rano znaleziono ciała kapłanów, a na nich widoczne były ślady ciężkiego pobicia. Ksiądz Józef Kurzawa i ksiądz Wincenty Matuszewski zostali beatyfikowani 12 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża świętego Jana Pawła II. W parafii Osięciny czczeni są oboje jako męczennicy Eucharystii i jedności kapłańskiej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce błogosławieni męczennicy Józef i Wincenty oddali życie za Twoje słowa i wierność Chrystusowi. Daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miły.